Pierwszy i zarazem ostatni puchar, jaki trafił do gabloty reprezentacji Anglii, wpadł tam dokładnie 57 lat temu. Były to Mistrzostwa Świata w 1966 roku, podczas których Anglicy byli gospodarzami. Od tego czasu gablota na piłkarskie trofea świeci pustkami, co jest wręcz niesamowite, biorąc pod uwagę siłę angielskich klubów oraz fakt, że Anglicy tak naprawdę jako pierwsi wypromowali futbol na całym świecie. Ostatnie lata wskazują, że całą angielską piłkę w najbliższym czasie mogą czekać naprawdę świetlane lata. W końcu poprzednie turnieje wlewają poważny optymizm w serca kibiców i nie ma się co dziwić, bo choć obyło się bez trofeów, to można je już nazwać sporym sukcesem, szczególnie gdy popatrzymy, jak wyglądało to wcześniej i zwrócimy uwagę na to, że w historii Anglia miała niewiele tak wielkich momentów jak obecnie. Na poprzednim mundialu w Katarze polegli w ćwierćfinale tych rozgrywek przeciwko Francji. 4 lata wcześniej na turnieju w Rosji przegrali w meczu o trzecie miejsce z reprezentacją Belgii, a w międzyczasie brali udział w Euro 2020, gdzie znaleźli się o krok od wymarzonego triumfu, jednak przegrali w finale tych rozgrywek z drużyną Włoch dopiero po rzutach karnych. Bardziej wymarzonego miejsca do triumfu nie mogli sobie wyobrazić, ponieważ przecież finał był rozgrywany na Wembley. Niestety wielki stadion w tym przypadku nie pomógł. Wiele jednak wskazuje na to, że ta kropka może pojawić się już niedługo, ponieważ Anglicy posiadają obecnie jedną z młodszych kadr na całym świecie, dodatkowo wspartą nie tylko wiekiem, ale i nazwiskami gotowymi zapisać się w historii nie tylko angielskiego, ale i światowego futbolu. Najstarszym zawodnikiem w kadrze jest 33-letni Kyle Walker, który doskonale wiemy, jak wciąż kluczową rolę odgrywa w taktyce Pepa Guardioli. Bez wątpienia kadra ma potencjał, by w końcu przywieźć do domu to długo wyczekiwane trofeum. Najbliższy sprawdzian odbędzie się już w przyszłym roku na Mistrzostwach Europy w Niemczech, na których będą oni jednym z głównych faworytów do zdobycia tego pucharu. Jak pewnie wiecie po samym tytule, nie taka jest tematyka tego filmu, dlatego chciałbym przejść właśnie do głównego tematu. Dlaczego reprezentacja Anglii nie wygrywa żadnych pucharów? Angielscy piłkarze pod wieloma względami nigdy nie mieli łatwo. Mało jest krajów, w których presja społeczeństwa i mediów na zdobycie końcowego triumfu jest tak duża jak w Anglii. Ciężko też się dziwić. Anglia to kraj, który słynie z piłki nożnej i kocha ten sport całym sercem. Chyba nie ma nic bardziej angielskiego i brytyjskiego niż właśnie piłka nożna. Mają wszystko, by to osiągnąć, zaczynając od infrastruktury, kończąc na znakomitych piłkarzach w różnych generacjach, stąd też absolutnie nie powinny dziwić nikogo takie oczekiwania. Często są one bardzo zawyżone, a reprezentacja realnie nie ma tak dobrych piłkarzy, jak to media podają. Reprezentacji Anglii brakuje trochę tego, czego brakowało jeszcze kilka dekad temu Hiszpanom. Oni też w swojej gablocie poza jednym mistrzostwem Europy nie mieli żadnych trofeów, a dopiero puchar zdobyty w 2008 roku otworzył furtkę do zdobywania kolejnych. Wydawałoby się, że Hiszpanię i Anglię łączy tak wiele. Oboje zawsze słynęli z silnych i wielkich klubów, a ich reprezentacje na tle całej historii nie były bardzo wybitne, gdy przyrównamy je do na przykład Włoch czy Brazylii. Triumf Hiszpanów na Mistrzostwach Europy dał im pewność siebie i zbudował mentalność wygrywania, pokazując, że też są w stanie to osiągnąć, co w końcu zaowocowało trzema pucharami z rzędu na Półwyspie Iberyjskim. Presja ma szczególną wagę na takich turniejach, kiedy wiesz, że czasem jeden błąd może pozbawić się 4 lat przygotowań. A warto pamiętać, że w Anglii taki ktoś miałby jeszcze bardziej pod górkę, bo przecież media i kibice są bardzo podzieleni. W turniejach nie można zapominać o elemencie losowości, jak i pechu, który po prostu jest nieodłączną jego częścią. Czasem wpływ na końcowy wynik ma dyspozycja dnia czy kontuzja jednego zawodnika, na którym budowano drużynę przez kilka lat i nagle cała wcześniejsza strategia może się zawalić w sekundę. Oczywiście inne drużyny też zmagają się z podobnymi historiami i nie tylko Anglicy doświadczają trudności. Dlatego tak niewiele drużyn z całego świata mogło w swojej historii podnieść te najważniejsze puchary do góry. Poza tym angielscy gracze niechętnie opuszczają brytyjskie wyspy i raczej każdy chce wygodnie siedzieć u siebie. Wiadomo, że bardzo pomagają w podejmowaniu takiej decyzji pieniądze, które w Anglii są po prostu kosmiczne, ale także i wygoda czy strach przed opuszczeniem strefy własnego komfortu. Ostatnio wystarczy spojrzeć na Argentynę czy chociażby Francję. Składy obu reprezentacji nie opierają się przecież wyłącznie na zawodnikach z ich lokalnej ligi, co kontrastuje z reprezentacją Anglii. Wyjazd pojedynczych zawodników daje nowe bodźce i urozmaica reprezentacje w różne wizje szkolenia. Korzyści wynikające z takich ruchów są nie tylko dobre dla samych zawodników, ale także dla kadry, zyskującej świeżość i obeznanie w realiach rządzonych różnymi europejskimi ligami. Nie jest bowiem tajemnicą to, że każdy klub ma swoją receptę na zwycięstwo, każdy ma swój sposób na wygrywanie. To jest dobry moment, żeby wspomnieć o partnerze tego odcinka, jakim jest STS, czyli legalny polski bukmacher i lider rynku, który w ramach kampanii Kocham Sport gra mądrze, zwraca uwagę na granie z głową i pokazuje graczom narzędzia przybliżające ich do sukcesu, dając im wygrywać na własnych zasadach. Jednym z takich narzędzi jest sekcja Gracze typują, pozwalająca graczom w prosty sposób uzyskać dostęp do kuponów udostępnionych przez typerów z wysokością
wysokimi statystykami trafionych zdarzeń. Mogą oni zainspirować się, skopiować zdarzenia na swój kupon i zawrzeć zakład. Warto też zapoznać się z produktami Bet Booster, gdzie analizę meczów robimy za Ciebie, oraz Bet Builder, pozwalający na tworzenie własnych kombinacji zakładów, czyli grać na własnych zasadach. Warto skorzystać także ze specjalnie przygotowanej oferty powitalnej, do której link znajdziecie w opisie. Rejestrując się z kodem Świat Futbolu lub korzystając z dedykowanego linku, możecie zgarnąć aż 1660 zł bonusu, w tym zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana albo zwrot pieniędzy. Pamiętajcie, że oferta jest skierowana tylko dla osób pełnoletnich. Gdy spojrzymy na kadrę Niemiec z 2014 roku, czy znowu Hiszpanii z 2010, kiedy obie zdobyły Mistrzostwo Świata, nie trudno zauważyć, że większość zawodników pochodzi z ligi danej reprezentacji, ale przynajmniej kilku bardzo ważnych dla całej kadry jest również z innych klubów. Anglicy dopiero niedawno zaczęli wyjeżdżać z kraju i widać, że ten trend będzie tylko narastać, szczególnie gdy ktoś spojrzy na to, jaki status udało się osiągnąć w pewnym momencie Sancho, czy aktualnie Bellinghamowi. Dla Anglików zaczyna powoli brakować miejsca w Premier League, zwłaszcza dla tych młodych, ponieważ jest im niesamowicie trudno przebić się przez tabun wyżej opłacanych i lepszych graczy, dlatego wybierają inne europejskie kluby. Wciąż jest to jednak dla nich bardzo egzotyczny kierunek, bo poza jakimiś pięcioma nazwiskami ciężko wymienić piłkarza, który odgrywałby kluczową rolę poza klubem angielskim. W momencie, gdy rywalizacja w Premier League zaczyna przypominać swoistą Superligę, jeśli zawodnicy nie będą decydować się na opuszczenie swojego kraju, może być im bardzo trudno. Szczególnie, że w wielu szkółkach zaczyna już w tym momencie powoli brakować miejsca dla lokalnych piłkarzy, ponieważ sprowadzają do siebie młodych juniorów z całego świata. Najlepsze angielskie drużyny nie mają również swoich trenerów. Na 20 drużyn zaledwie 25% to trenerzy z angielskim paszportem. Żaden z nich nie prowadzi silnego zespołu. No może jedynie Eddie Howe, ale nie wiem też, czy Newcastle można już w taki sposób postrzegać. Taka posłucha wśród trenerów skądś się bierze i nie jest to przypadkiem. Zazwyczaj angielscy trenerzy bardzo szybko spotykają się z rzeczywistością. Dobrym przykładem może być Frank Lampard. Przez lata reprezentacja doświadczała tego samego problemu i dopiero Southgate wydaje się być osobą na właściwym miejscu, choć i do niego wielu kibiców ma swoje zastrzeżenia. Wielu jednak podważa jego rzeczywiste umiejętności, twierdząc, że z takim składem takie wyniki nie są zupełnie czymś specjalnym i oczekuje od trenera więcej. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach Premier League zaczęło zalewać tak wiele wspaniałych szkoleniowców. Oczywiście Sir Alex Ferguson, Mourinho czy Wenger byli wielkimi nazwiskami, jednymi z największymi w całej historii tego sportu. Futbol jednak w tamtym okresie był bardzo globalne, a podobni geniusze znajdowali się w Realu, Barcelonie, Bayernie czy AC Milanie. Obecnie wszyscy najwięksi trenerzy świata przeniesie się do Ligi Angielskiej, a ci najwięksi przynajmniej raz pracowali w tej lidze i w pewnym stopniu odcisnęli swoje piętno na angielskiej mapie piłki nożnej. Jeśli miałbym spekulować, obstawiam, że Anglicy za kilka lat będą jednym z, o ile nie najbardziej świadomym taktycznie narodem na całym świecie. Trzeba również mocno podkreślić, że angielska reprezentacja zaczęła się odradzać dopiero na początku XXI wieku, kiedy pojawiła się złota generacja piłkarzy, o których opowiem za chwilę. Wbrew pozorom wcześniej nie należeli do ścisłej czołówki najlepszych drużyn na świecie, z wyjątkiem kilku lat. Pierwsza złota generacja była efektem dobrych reform angielskiego futbolu oraz milionowych inwestycji w rozwój młodzieży. Nic nie dzieje się od razu, a takie zmiany w futbolu często zachodzą latami, a nawet dekadami. Na ich odrodzenie najbardziej liczyło się, gdy powstała tak zwana złota generacja. W pewnym momencie barwy Anglii reprezentowali tacy zawodnicy jak Wayne Rooney, Frank Lampard, Michael Owen czy David Beckham. Zawodników na tak wysokim poziomie było znacznie więcej i dziś, gdy patrzy się na te nazwiska, możemy naprawdę wpaść w niemały zachwyt. Wszystko jednak zakończyło się na ogromnym potencjale i jeszcze większym żalu nad tym, że to pokolenie zostało zmarnowane. Piłkarze mieli zbyt duże ego, a nikt nie potrafił ich razem poukładać i stworzyć działającego kolektywu. Szatnia była wyraźnie podzielona na grupy, które dzieliły się na kluby. Wtedy rywalizacja angielskich klubów była jeszcze bardziej zacięta niż obecnie, a kibice, jak i piłkarze między sobą byli strasznie podzieleni. Steven Gerrard sam po czasie przyznał, że nie przepadał za niektórymi postaciami z szatni angielskiej reprezentacji przez zatargi między klubami. Nawet jedząc śniadanie w hotelu, nie było widać tam żadnej harmonii. Steven Gerrard po latach stwierdził, że gdyby ich drużynę kierowali tacy trenerzy jak Jurgen Klopp, Pep Guardiola czy Jose Mourinho, trenerzy o ogromnej charyzmie i autorytecie, Anglia osiągnęłaby znacznie więcej z tą złotą generacją. Być może już niedługo Anglicy doczekają się swojego trofeum i futbol po ponad połowie wieku wróci do domu. Mają na to potencjał, mają na to możliwości i naprawdę wszystko składa się ku temu, żeby tak faktycznie się stało.